No to siemanko w kolejnym vlogu. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj ekipa, tak jak widzicie, trochę nam się powiększyła. A Jakub już gotowy. Tam jest Paulina, tam jest Dawid. Więc będziemy sobie śmigać. Nie wiem, co tam dzisiaj tutaj pooglądacie ciekawego, szczerze mówiąc. Ale zachęcam was, żebyście zasubskrybowali tutaj kanał, tylko wcisnęli ten przycisk tam na dole. No i zostawili łapeczkę w górę, jak wam się odcinek spodoba. A ja co? A ja wsiadam. I jedziemy z koksem, lecimy. Nie wiem nawet, gdzie pojedziemy. Plan jest taki, żeby jechać chyba na Maltę. A jeżeli nie wiecie, co to jest Malta w Poznaniu, to ja wam pokażę. Trochę poprawiłem mikrofon, bo nagrywam tego vloga wtedy, kiedy nagrywałem tego, który oglądaliście wcześniej. Więc mam nadzieję, że dźwięk jest trochę lepiej. No i obraz. Też tam chyba poprawiłem delikatnie kamerę. No. Także śmigamy w składzie dzisiaj. No i to jest też taki trochę test dla mojego GoPro, bo jeszcze nie nagrywałem, jak jest tak ciemno. No, przynajmniej ciemniej, bo teraz z racji, że tak jak wcześniej wspominałem, wcześniej w vlogasku, niestety, ale sezon nam się powoli kończy, a to oznacza, że kończą nam się też dni. Wtedy, kiedy jest jaśniej. No, między tym jamniczkiem a tą kijanką nie będę się przeciskał. Szkoda. Szkoda nerwów. I szkoda motocykla, żeby coś się stało. A jednak są tacy, którzy. Dobra, nie będziemy gorsi. Też sobie podjedziemy. Jeżeli przejedziemy sobie w prawo. O, patrzcie tego. Jak skubany przeleciał. No my tak nie będziemy na przypale. Przynajmniej nie na kamerze. Szkoda gadać. Oho, jeszcze telefon. Jak miło. Dobra, odbierzemy. O. Czekajcie, muszę od headset. Szybko, 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 szybko. Niech mi się załączy. Pytanie, czy zdąży odebrać. Jest. Zdążyłem odebrać na szczęście, więc nie ma źle. Ale jest źle z pogodą i z temperaturą, bo jest gorzej niż było. Muszę podrzucić klucze od mojego mieszkania do Pauliny, także będę musiał się cofnąć, bo jadę teraz w zupełnie inne miejsce niż chciałbym jechać. No dobra. Przynajmniej będę miał okazję powiedzieć wszystkim, że musimy trochę zmienić plan. No nic, informacja pójdzie w eter w takim razie. No i dobrze. Ale jaki księżyc w ogóle jest śliczny. Ale to oznacza tylko jedno. Zimną noc dzisiejszego dnia. A dzisiaj jest 11 września. Swoją drogą. 18 lat po zamachu na World Trade Center. I wiecie, co jest najsmutniejsze? Że za bardzo nie słyszałem o tym w radiu, w telewizji. No może dlatego, że nie oglądam telewizji. Ale w internecie na ten temat też bardzo niewiele, także świat również widzę bardzo szybko zapomina o takich tragicznych wydarzeniach. Możecie napisać, czy to dobrze, czy to źle. Moim zdaniem źle, bo jeżeli o czymś zapominamy, to możemy dopuścić do tego, żeby była powtórka z rozrywki w przyszłości. Ekipa się świetnie bawi. Co najlepsze, ciemno na dworze, a my wszyscy albo lustrzane szybki, albo ciemne, przyciemniane. Nie pomyśleliśmy, ale mieliśmy jeździć trochę szybciej, trochę wcześniej. Znaczy, szybciej nie, bo to trzeba, prawda, przepisowo, ale. Mieliśmy szybciej wyjechać z mieszkań naszymi bestiami. Nie pykło. Jak zawsze zresztą. No. Challenge accepted. No to let's play some fun. Znaczy let's make some fun.
No jedź, misiaczku, jedź. A ja jadę do domu. Bo podrzucić klucze. No i to jest coś, czego nie ma normalnie w samochodzie. Tego nie uświadczycie. Znaczy uświadczycie, ale zdecydowanie rzadziej niż jeżeli chodzi o motocykl. No i przede wszystkim mam do was jedno pytanie. Czy taka jazda wieczorem jest lepsza od jazdy w dzień? I nie pytam o wasze zdanie, tylko bardziej pytam, znaczy, żeby była jasność, bo tak trochęśmy się nie zrozumieli. Pytam o to, czy bardziej wam odpowiada na przykład nagrywanie, tak jak jeżdżę w nocy, czy na przykład, żeby takie odcinki pojawiały się raz na jakiś czas, czy może bardziej wam odpowiada jeżdżenie za dnia? No bo wtedy jakby nie patrzeć, wszystko widać, nie wiem jak łapię GoPro teraz. Ale myślę, że całkiem spoko. Więc dawajcie znać w komentarzu, piszcie lepiej w dzień, albo o, dajmy taki hashtag. Hashtag lepiej w dzień, hashtag lepiej w nocy, albo hashtag czasem noc. Jak jesteście za tym, żeby takie coś było tylko i wyłącznie czasami w nocy. A ja już jestem pod domem. Klucze podrzucone, można lecieć dalej. W takim razie i robić trochę hałasu. Między kamienicami, bo to zawsze się fajnie niesie, a ludzi tak to irytuje. No przynajmniej tych, którzy nie kochają dźwięku motocykli. Retard alert! Retard alert class! Ale takich ludzi jest mało chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Taka starsza pani, która ogląda telewizję Trwam, może się striggerować. No ale ja zawsze współczuję tym osobom, które mają małe dzieci. Dlatego jak jest bardzo, bardzo późno, to staram się w miarę możliwości, żeby mojej ninja nie było słychać, no bo to zawsze tak trochę jest upierdliwe czasami. Chociaż dla mnie ten dźwięk mógłby się nieść w eter. Długo, długo, długo. Ale są miejsca w naszym kraju, w którym te dźwięki są ograniczane w jakimś stopniu. I to nie jest wcale nic dobrego, bo nie wiem czy słyszeliście, ale wchodzi taka ustawa. Od 2021 roku ma to funkcjonować w Unii Europejskiej, że dźwięki tłumików, w sensie jeżeli chodzi o decybele, mają zostać zmniejszone. I na obecną sytuację tych decybeli w samochodzie chyba może być 96 albo 94, mogę się mylić, ale ma to zostać zniesione aż do 71, czyli o ponad 20 jednostek, znaczy się, to bardzo dużo. Wyobraźcie sobie te wszystkie samochody, które jeżdżą i mają nagle zostać, nie wiem, obcięte, ucięte i, no nie wiem, co ci ludzie z tymi wszystkimi fantami zrobią. Moglibyście zająć tymi samochodami, które nie powinny znajdować się na tych drogach, które nie powinny funkcjonować. Jakieś złomowiska, stare Skody i w ogóle to wszystko, co zagraża bezpieczeństwu, i tym się mogliby zająć, a nie zajmują się, nie wiem, wydechami. Czymś, co dla motocyklistów jest bezpieczeństwem. Bo jak jesteśmy głośno, to widać nas na drodze. No a później jest jak jest, że te nasze kochane samochody, które widzicie teraz, nie patrzą w lusterka. Dlatego wypatrzcie, jak będziecie mieli swoje prawo jazdy, to patrzcie w te lusterka, sprawdzajcie, co się dzieje. Ej, ale tak wam powiem, że z tym wydechem zrobionym to jest... to jest naprawdę fajnie. O, dziękuję panu bardzo. Dzięki, dzięki. Super zachowanko. No, i takich kierowców naprawdę powinno się doceniać. Bo to jest coś pięknego, że oni tak przypuszczają, ale tych, którzy zajeżdżają, a nie wiem, czy dzisiaj takiego nagram, to za jaja i powiesić. W sumie taki vlog powinien wam się spodobać nawet, bo w grupie jeszcze nie jeździłem z wami. No bo sam to za każdym razem praktycznie. Nie wiem, są osoby, które wolą jeździć w grupach, są osoby, które wolą jeździć indywidualnie.
ale poszedł. Ja akurat wolę jeździć w grupie, zawsze się coś dzieje, zawsze jest ciekawiej, zawsze można pogadać. No i nigdy nie jeździmy w ten sposób, że nie wiem, wsiadamy na moto, jeździmy, jedziemy do domu. Zawsze robimy w ten sposób, że jeździmy, gadamy sobie gdzieś tam, zatrzymujemy się, robimy przystanki. No i później dopiero wracamy gdzieś na haciendę. O, lusterko, dobra. Całe szczęście, tutaj dużo miejsca. No bo mamy luźne pasy, dobra, to jeszcze przehamujemy. O, o, można powiedzieć, że ten drifting mi się udał. Nie udał mi się. Nie udał mi się. No, czy to nie jest piękne? Boże, jak mi tego będzie zimą brakowało. Nawet sobie tego nie wyobrażacie. O cóż. Jaja muszą być. Ty gnoju. Ty kluczyk mi wyłączył. Oh god. Cicho. Sena, proszę, bądź cicho. Ale jajco, no. Ja jeszcze mu się odegram. No nic, powoli dojeżdżamy na miejsce, więc będziemy się pewnie zatrzymywać, a jak będziemy się zatrzymywać, no to już tego nie będę nagrywał i pewnie powoli skończę, więc podejrzewam, że zbliżamy się delikatnie i nieuchronnie do końca tego vloga, dlatego pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, bo coraz bliżej 100 tysięcy subskrypcji, a to oznacza, że specjal coraz bliżej. Nie wiem, co zrobię za specjal zimą, dlatego im szybciej to wbijecie, tym zabawniej będzie, bo jak przyjdzie zima i będę miał robić specjal na 100 tysięcy subskrypcji z motocyklem, to nie wiem, chyba łyżwy zamontuję tutaj, albo ten, jak się nazywają te od nart? Co są takie narty? To ma jakąś nazwę, czy nie? Bo nie znam nigdy. Nie jeździłem na nartach ani na snowboardzie, nigdy nie byłem zimą w górach pojeździć, także no nie powiem wam. Ale znawcy na pewno powiedzą cokolwiek. Dlatego jak chcecie mnie zmotywować jeszcze bardziej, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo wtedy będę wiedział, że tych vlogów chcecie więcej. Biorąc pod uwagę ilość wyświetleń, która znajduje się pod każdym vlogiem, to wiem, że wam się to po prostu fajnie ogląda. Tylko zawsze zastanawiam się, kto te moje pierdzielenie ogląda. No, możecie się przedstawić w komentarzu chociaż trochę. Na przykład jak ta pani. Albo co? W lewo. Dobrze, proszę pana. Dobrze, proszę pana. W lewo, okej. Okay. Jedziemy w lewo. To jedziemy w lewo. I cyk. Kierunkowskaz i przepuścimy wszystkich, żebyśmy nie blokowali żadnego pasa. O proszę. No i dziękujemy bardzo. Superancko. No, także my dojechaliśmy na miejsce. Więc żegnam się z wami, bo nawet nie wiem, czy coś tutaj będzie widać. Także do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Cześć! W sumie tak stwierdziłem, że jeszcze nie będę kończył, bo miałem wam pokazać Maltę. Chociaż jest trochę ciemno, więc nie wiem, czy coś wam tutaj pokażę, ale może mogę wam pokazać chociaż tutaj to, co dzieje się od drugiej strony, bo w Poznaniu mamy takie naprawdę bardzo, bardzo duże sztuczne jezioro, które właśnie nazywa się Malta. I co 4 lata ono jest w ogóle opróżniane. Tej wody tutaj nie ma. I jest wypompowywana. No i normalnie niektórzy chodzą sobie pod nie, znajdują różne ciekawe gadżety, na przykład zegarki, rowery, jakieś inne bzdety, bajery.
No dużo, dużo tego jest. Zawody kajakarskie też się tutaj odbywają. Osoby, które są z Poznania, na pewno będą mogły trochę więcej napisać na temat Malty. Jedyne, czego tutaj nie można robić, to się kąpać. Ale może to i lepiej, bo mamy w Poznaniu okoliczne jeszcze inne te miejscówki, jeziorka, gdzie można sobie pośmigać i popływać. Chociaż teraz już tak lato się skończyło, więc to nie jest ważne. Ale tak w ramach ciekawostki chciałem powiedzieć i tyle. No, także teraz to już naprawdę koniec. Do zobaczenia.